Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz drugi będę z Wami otwierała naklejki z smerfami poszukiwaczy zaginionej wioski i będę wklejała do albumu również z tej serii, więc jeśli ktoś lubi smerfy, to niech da łapkę w górę oraz jeśli nie ktoś lubi, ale pewnie nikt mnie nie lubi. Dobra, no to przechodzimy dalej do dalszej części tego odcinka. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie miała jakiejś dla Was niespodzianki, jakiegoś bonusika, więc mam 3-pak Kinder Joy. Tutaj jest jakaś seria Teen Idols. Zobaczymy, co to jest. Tutaj są różne gwiazdy, tak mi się wydaje. Więc to z Wami otworzę. Oraz mam saszetkę troli, więc jeśli ktoś chce, abym nagrywała dla Was serię z otwierania saszetek z trollami, no to piszcie mi w komentarzu, dajcie mi znać. Ja posłucham Was, jeśli będziecie chcieli, a jeśli nic nie będziecie wspominali, to po prostu tego odcinka nie będzie. Więc wyczekujcie do końca, ponieważ to otworzę tak na końcu. Więc teraz możemy lecieć z tematem. Hejka, jak widzicie, już mam przygotowany album oraz multipaka, którego dzisiaj z Wami otworzę. Przypominam Wam, że trafiłam w zeszłym odcinku i tylko jedną powtórkę, więc bardzo dobrze moim zdaniem. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego mojego odcinka, w którym otwierałam saszytki z naklejkami, to zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, tam się dużo dzieje. No i bez zbędnego gadania zaczynajmy, więc najpierw odłożę sobie trochę na bok ten album, ponieważ zajmę się najpierw tym multipakiem. Okej, już otworzyłam z folii tego multipaka, więc tutaj znajdują się aż 7 saszytek. Zaraz z Wami je otworzę, a następnie przykleję do albumu. Zaczynam od pierwszej saszetki. Uwaga! Oj, widzę jakaś. Czyżby powtóreczka była jakaś? Tak, chyba rozpoznaję już, że mam taką naklejeczkę, więc mamy Ciamajdę. Oj, chyba też to mamy, chociaż nie jestem pewna. Mamy smerfetkę, mamy papę smerfa, mamy odłamek rysuneczka oraz jakąś połóweczkę rysunku, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu przyklejać. Piątka. Jak zauważyłam, już mam tą naklejkę, więc w tym odcinku raczej już nie będzie tak kolorowy jak w poprzednim, więc odkładam tą naklejkę na bok do powtórek. Kolejna naklejka to jest 168, więc sprawdzam. I niestety, ale kolejna powtórka mi się trafiła, więc no coś dzisiaj znowu mam jakiegoś pecha. 112, patrzymy. O, nie mam, więc bardzo dobrze, więc przyklejamy. Mogę tak krzywo trochę to robić, ponieważ mam tutaj koło siebie przed sobą statyw. I tak mam trochę dalej do tego albumu, ale radzę sobie bez problemu. Kolejna naklejka ma numer 63, więc szukamy, sprawdzamy, gdzie ma swoje miejsce. 63. Tutaj. Więc nie mam tej naklejki, więc się bardzo cieszę. Ok, i przyklejam pod numerek na numerek 63. O, no dość ładnie mi to naklejenie wychodzi. I ostatnia naklejka z tej saszetki jest numerkiem 7. I niestety mam tego Ciamajdę, więc odkładam na kubkę z naklejkami powtórkowymi. Żeby ten odcinek nie trwał wieczność, to już otworzyłam sobie poza kamerą saszetkę kolejną i mamy tutaj Gargamela ze złotą ramką, więc to będzie karta jakaś specjalna. Tutaj mamy ważniaka oraz smerfetkę. Smerfetkę, ważniaka oraz osiłka. Znowu Gargamela oraz mi się wydaje, że mam już tą naklejkę, więc kolejna raczej powtórka i zaczniemy od niej. To jest numerek 99. Dobrze pamiętałam, więc odkładam tą naklejkę na bok, a ja szukam. I to jest numerek 37. 37, gdzie tu jest? Tutaj. Nie mam jej, więc ją przyklejam. Gotowe. Kolejna naklejka ma numerek 54. I już jest na swoje miejscu przedtem tej naklejki, więc nie miałam, więc również się bardzo cieszę. Kolejna naklejka z numerem 15. Gdzie mam tutaj 15? Boże, jestem ślepa. Tutaj mamy miejsce na tą naklejkę. Ok,
I już ostatnia naklejka z drugiej saszetki. Jest to tutaj numerek 23, więc na następnej stronie pewnie będzie. I tutaj mamy specjalne miejsce właśnie dla tej naklejki. I przyklejamy. Chyba coś krzywo, ale nic nie widać. A my zabieramy się za kolejną saszetkę. Muszę wam otworzyć na wizji, abyście widzieli, żeby nic nie było przekłamane, ani nic. Więc widzę już tutaj ważniaka. Chyba go nie mam, chociaż nie jestem pewna. Ojcz. Okej, więc mamy tutaj ważniaka. Następnie mamy osiłka, ważniaka i ciamajdę. Tutaj jakiś rysuneczek. Tutaj mamy most, jak uciekają przed ptakiem Gargamela. Oraz tutaj mamy, poczekajcie, co to jest? Tutaj jest smerfetka w tej jaskini. W tych ruinach, jak... jak ktoś oglądał bajkę, no to każdy wie, o co chodziło. Dobra, szukamy i zaczynamy od tej naklejki. Ona ma numerek 92. Okej, już jest na swoim miejscu. Kolejna naklejka jest taka z numerem 43. I przyklejamy tą naklejkę w to miejsce. Następna naklejka ma numerek 173. Mi się wydaje, że ona jest po środku. Tak, tutaj będzie. Przyklejamy tutaj ładnie bardzo. Staramy się przynajmniej ładnie przykleić. Dobrze, kolejna naklejka ma numerek 126. Kolejna powtóreczka i ostatnia naklejka z tej saszetki ma numerek 3. I niestety również nam się trafia powtóreczka. A my nie smutamy się, tylko przechodzimy do kolejnej saszetki. Otwieram ją z wami. Poczekajcie, ojcze, przepraszam. Nie chciałam was ruszyć, ale jak wyrzucam te wszystkie odpady, no to wiecie, później mogę coś nie tak zrobić. Okej, więc mamy tutaj, widzę, kartę, jakieś chyba żetony do gry lub coś. W sumie nie jestem jeszcze pewna, co i jak, do czego to służy, ale mam nadzieję, że dobrze mówię, więc zaraz się okaże. Następnie mamy, pewnie słyszycie, jakieś dzieci bawiące się na dworze. Mamy otwarte okno. Następna naklejka to ma numerek 84. Kolejna taka 53. Aha, ktoś śpiewa hymn narodowy. Ale spoko. Dobra, więc szukamy naklejek, to znaczy miejsca na naklejek. Pierwsza ma numerek 12, więc znalazłam. Tutaj jest jej miejsce, więc przyklejamy. Ojcz, chyba coś krzywo. Patrzcie. To trudno. Dobra, kolejna naklejka ma numerek 100. Setka. Tutaj jest miejsce, więc przyklejamy. I gotowe. I już przed ostatnia naklejka z tej saszetki. Jest to numerek 53, więc się cofamy. 53. Jeszcze dalej, 53. Tutaj. Okej. I ostatnia naklejka ma numerek 84. Oczywiście ostatnia naklejka z tej saszetki, ponieważ jeszcze nam do naklejenia zostały 3 saszetki. Znalazłam, jest tutaj, coś mi tu umknęło. Okej. Więc naklejamy. Oj, nie urywa mi się. Okej, jest dobrze. I przyklejamy tutaj. Okej, udało się, jest dość równo. Zobaczcie, oj, znowu coś ruszyłam, przepraszam za te wstrząsy. I tutaj mamy te żetony czy karty, zaraz zobaczymy, co to jest. Okej, znalazłam i chyba to są żetony, tak mi się wydaje. Tak, to są żetony. Tutaj mam je, poczekajcie. O, tutaj są dwa te smerfiki. Smerfetka oraz ważniak. Boże, cały czas mi się mylą te imiona. Okej, i teraz przechodzimy już do kolejnej saszetki. Otwieramy. I patrzymy, co my tu mamy. Więc zobaczymy. Kolejna. Widzę, że jest naklejka z złotą obwódką. Mamy tutaj... kto tu jest? Albo ciamajda? Chyba tak. Tutaj mamy smerfetkę. Tutaj mamy smerfa, ale chyba to jest ciamajda, ale nie jestem pewna. Gargamela oraz smerfetka i pstryczka. Więc
przyklejamy, zaczniemy od tej naklejki. Oj, i to jest numerek 149, więc szukamy. Dobrze, smerfetka oraz pstryczek już jest na swoim miejscu. Przechodzimy do kolejnej naklejki, do Gargamela. I tutaj mamy numerek 28. Znalazłam miejsce i pozostaje mi tylko przykleić. I teraz jak widzicie, już przykleiłam tego Gargamela, jest na swoim miejscu. Kolejna karta, naklejka z numerem 97. Przyklejamy, szukamy. I tyle. Dobrze, naklejka na swoim miejscu. Przedostania naklejka z tej saszetki. Mamy numerek 148. Mi się wydaje, że już mam tą naklejkę. 148. Niestety trafiła nam się powtóreczka, więc odkładamy na bok. I ostatnia naklejka z tej saszetki. Mamy numerek 76. Ta naklejka ma swoje miejsce właśnie tutaj. Czekajcie, tutaj tak nakleję. Oj, dobra. Jest git. Ok. Następna saszetka, przedostatnia. Zbliżamy się już do końca. Ok, odkładamy na bok papierki. Poczekajcie, bo tutaj. O, ok, już patrzymy, co mamy. Więc tak, mamy smerfetkę z złotą ramką. Mamy tutaj tego ptaka Gargamela. Mamy tutaj smerfetkę Ciamajdo i Rozważniaka. Mi się wydaje, że już mam tę naklejkę. Następnie tutaj mamy tą maszynę Ważniaka oraz część rysunków. Więc zaczynamy od tego rysunku, to jest numerek 169 i mi się wydaje, że to będzie tam gdzieś po środku. Tak, miałam rację, więc tutaj przyklejamy tą naklejkę. Gotowe już, do tego obrazka pozostaje nam tylko jedna, abyśmy mieli cały ten obrazek ogólnie. Ok, następna naklejka ma numerek 18, więc to będzie gdzieś z przodu. Aha. Ta naklejka ma swoje miejsce właśnie tutaj, więc ją przyklejamy. I teraz tak właśnie sobie uświadomiłam, że tylko trzy naklejki nam zostały w przedostatniej saszetce i ostatnia saszetka i koniec. To dobra, no to przyklejamy naklejkę z numerem 50. I niestety trafiła nam się kolejna powtórka, więc odkładamy ją na bok. Tak dokładnie pod statyw. I teraz już przedostatnia naklejka ma numerek 54. Czekałam, aż się wyostrzy. I niestety kolejna powtórka, więc no co się dzieje z tą saszetką? Dobra, odkładam ją pod statyw i już ostatnia naklejka z tej saszetki ma numerek 35, więc tutaj za chwilę będzie 35, tutaj będzie 35. Tutaj ma miejsce takie specjalne. Ok, przykleiliśmy ostatnią naklejkę z przedostatniej saszetki i zabieram się za otwarcie ostatniej saszetki, jeśli chodzi o smerfy, bo jeszcze mam przecież tego bonusika. Nie zapomnijcie właśnie o tym bonusiku. Ok, więc otwieramy tutaj i sprawdzamy, co nam przyniesie ta nasza ostatnia saszetka. Więc tak, mamy jakieś dwie naklejki. Takie okrągłe. Chyba to są jakieś instrumenty. Następnie mamy tutaj smerfetkę taką zrozpaczoną. To mi się wydaje, że mamy. Wystąpiła chyba ta naklejka w poprzednim filmiku. Dobrze, mamy tutaj rysuneczek oraz mamy tutaj Gargamela, który coś knuje. Więc zaczniemy od tej naklejki. To jest numerek 24. 24 tutaj będzie. O, znalazłam, przyklejamy. Naklejka na swoim miejscu tak się prezentuje. Ogólnie no to już ten album nam się troszkę zapełnia. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że naprawdę mi się te naklejki podobają. Super mi się to nagrywa, więc... mam nadzieję, że Wam się ten filmik podoba. Ok, kolejna naklejka ma numerek, poczekajcie, 151. W sam raz mi się otworzyło na tej stronie i przyklejamy. Tak się prezentuje ta naklejka, gdy jest na swoim miejscu. Następna ma numerek 175. Ok, znalazłam. Są to naklejki do żetonów. Po prostu się nakleja te właśnie naklejeczki na żetony, na dowolne żetony. I tutaj Wam ukazałam to na rysunku, że to jest przykładowa karta żetonu z naklejką. Więc to są naklejeczki właśnie do żetonów. Więc na razie ich nie przyklejam, bo to trochę bezsensowne. Ok, i już dwie ostatnie naklejki. Jedna ma numerek 167, a druga 29, zacznę od tej 29, ponieważ jest bliżej. 29. Szukamy.
29, gdzie ona jest? Tutaj. I niestety to jest powtóreczka, więc odkładamy. I ostatnia naklejka 167, więc to będzie tutaj 167. Tak. Więc to jest kolejna powtórka i my już przechodzimy do smerfów. Zakończyliśmy ze smerfami dzisiejszy odcinek, a teraz przechodzimy do troli. Ponieważ jestem bardzo ciekawa, co w tej paczuszce się kryje. Okej, okay, patrzymy, co my tu mamy. Ojejku! Ale fajne! Patrzcie, jakiego mam trolla. Tak, będę chciała chyba taką serię odcinków nagrywać. Po prostu to jest cudowne. Zobaczcie. Te włosy są najlepsze. Ale nie, naprawdę bardzo ładny mi się trafił. No super po prostu. Piszcie mi w komentarzu, czy naprawdę chcecie, bo ja bym bardzo chciała. W sumie... I tak to pewnie nagram, bo naprawdę mi się to spodobało i no, naprawdę super. Bardzo fajne. Czekaj, tu jest jakaś ulotka, co i jak. A, widzę. Tu mamy kolekcję całą. Chyba. Tak, tutaj można takie zebrać. O. Ja mam tą. Bardzo mi się podoba jeszcze ta. Prawda jest słodka, ale mam dziewczynkę, więc się również cieszę. Dobrze, trolik niech leży sobie z boczku, a my przechodzimy do tych Kinder Joy. Chyba je otworzę wszystkie, ponieważ w kolejnym odcinku będzie dużo naklejek, więc nie będziemy mieli na to czasu. A teraz otworzymy wszystkie te Kinder Joy. Okej, więc otwieramy. Już nie mogę się doczekać. Ogólnie to dawno nie jadłam Kinder Joya, ponieważ chyba z 2 albo 3 lata temu ostatniego Kinder Joya zjadłam, albo nawet jeszcze dłużej. Okej, okay, więc otwieramy, patrzymy, co my tu mamy. Dobrze, udało mi się. I tutaj odrobię sobie łyżeczkę. Poczekajcie, tutaj jest chyba zabawka, a tutaj kinderek. Więc zobaczymy, co tu mamy, bo ja dawno tak nie jadłam, że nie pamiętam. Widzę, że tutaj mamy coś. Co tu mamy? Huh. Czekajcie, co? Nie mogę tego... O! Okej. Okay. Mamy tutaj instrukcję. Nie wiem w ogóle, co to jest, więc zobaczmy. Tutaj mamy uloteczkę. Mhm. Czyli... Okej. Nie czaję. Poczekajcie, muszę się połapać z tym. Powstało tu takie coś. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, do czego to służy. Jest to takie trochę dziwne. Nie podoba mi się. No ale warto próbować, znajdywać. I te naklejki, które były dołączone, to prawdopodobnie można przykleić na jakąś kartkę. Po prostu dali nam te naklejki do zestawu. Najfajniejsze z tego Kinder Joy jest pewnie samo jedzonko. Więc teraz się delektuję i za chwilę to zwracam. Dobrze, przechodzimy do kolejnego Kinder Joya. I otwieramy i sprawdzamy, co będziemy tutaj mieli. O, tym razem sobie już poradziłam. Więc tak. Czekajcie. Okej. I mamy tutaj, widzę, figurkę już gotową. Trzeba tylko złożyć nóżki, więc okej. I mamy takiego gostka. I jest to Christopher Combo. O, mamy tego gostka. Tak wygląda. I my przechodzimy do ostatniego Kinder Joya. I ostatni Kinder Joy w tym odcinku. Tutaj odstawię już to na bok. Otwieramy. Okej, to odkładamy na bok. Łyżeczka również. A w środku raczej figureczka, ponieważ czuję coś ciężkiego. A nie, jednak coś innego. Sprawdzamy. I to jest jakiś chyba zegareczek. Tego, co widzę już na obrazku. Mhm, to jest jakiś zegarek, bransoleta.
To jest takie coś fajne gumowe. I teraz tu chyba takie, tak nawlekamy. Poczekajcie, sprawdzę na instrukcji. Tak, niby tak jest pokazane. I to tak wygląda. Nie wiem, czy to będę nosiła, ale okej. Chciałam wam pokazać i chciałam po prostu wypróbować, czy to się w ogóle opłaca kupować, czy nie. I moim zdaniem to się tego nie opłaca. Więc dobrze. To wszystkie Kinder Joy, to wszystkie rzeczy, które chciałam wam pokazać. Przechodzimy do końca. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Naciśnijcie na taki dzwoneczek, który znajdziecie przy napisie subskrybuj, aby być ze mną na bieżąco i abyście byli powiadomieni o tym, że pojawił się nowy filmik na moim kanale. Bardzo was zachęcam do tego, abyście właśnie to zrobili. Zapraszam was również na moje social media. Wszystkie nazwy będziecie mieli napisane na dole w opisie, tak jak pod każdym filmikiem. Jeśli ktoś chce mi zadać pytanie, no to patrzcie w opis, bo tam są takie zawarte podstawowe pytania, które najczęściej się pojawiają, oraz czytajcie poprzednie komentarze, ponieważ jak będę kilka razy odpowiadała na te komentarze, no to trochę by było bezsensowne, więc tylko wam tak przypominam, abyście sprawdzali. Dobrze, z mojej strony to tyle, buziaki i pa pa!